Dziś słyszymy fragment psalmu 22. Moją uwagę przyciągają słowa tego psalmu: ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni. Ubogi to ten, któremu czegoś brakuje. Czasem brakuje mu bardzo wiele. I może takim ubogim czasem jesteś ty. Czujesz, że czegoś ci brakuje. Może brakuje ci jakiegoś talentu, może brakuje ci odwagi, przebojowości. Może czasem wydaje ci się, że brakuje ci tego, co ma twój przyjaciel, znajomy. I kiedy porównujesz się z nim, brakuje ci tego, właśnie tego, co chciałbyś mieć. Czujesz się ubogi. Ale w Biblii ubodzy to ci, którzy znajdują się pod szczególną opieką Pana Boga. Jeżeli więc doświadczasz swojej biedy, to ta bieda jest miejscem narodzin Pana Boga. To czas, w którym w końcu może zaczynasz rozumieć, że nie możesz polegać tylko na sobie. Pan Jezus w Betlejem urodził się właśnie w ubóstwie, w żłobie. Jeżeli doświadczasz ubóstwa, jakiegoś braku, możesz stać się właśnie takim Betlejem, miejscem narodzin Pana Boga w twoim życiu. Oddaj Mu swoją biedę, swoje ubóstwo. Pan Jezus nie pogardzi twoją biedą, tak jak nie pogardził chłodnym żłobem, kiedy jego skóra małego dzieciątka dotknęła ubogiego i zimnego żłobu. Na pewno Pan Jezus będzie chciał dotknąć twojego serca, ubogiego, które pragnie tak bardzo, pragnie i wzdycha za Panem Bogiem. Amen.